Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na pierwszy odcinek mojej kariery z NBA 2K15. Stworzymy sobie zawodnika, ale nie będziemy tworzyć twarzy, bo to jest absolutny dramat. Ja już tą twarz stworzyłem wcześniej i że to wygląda jak twarz. Umówmy się, że do człowieka bliżej niż do małpy, także uznam to za sukces, bo to tworzenie twarzy jest po prostu masakryczne. Żeby stworzyć gościa podobnego do człowieka, to jest raz wielki problem. Dwa, żeby nie wyglądał jak gość, który pije od 3 lat, to jest chyba praktycznie niemożliwe, no ale się udało. Teraz na jakiej pozycji sobie zagram? Nie na jedynce, nie na dwójce. Opcje są 3. Trójka, czwórka, piątka. I tak sobie myślę, że wylosujemy sobie, na jakiej pozycji zagram. Będzie to... center. Brawo. Nie, to nie było losowanie. I tak miałem centrem zostać. Tak sobie postanowiłem. Nie będę najwyższy na świecie. 6,10 to mój wzrost. Grubasem też nie będę. 235 funtów. To wystarczy. Jako że center, nie muszę być specjalnie wyrzeźbiony. Dla wysokich zawodników procent tkanki tłuszczowej aż tak ważny nie jest, także ustawimy sobie tak, jak to wygląda. Teraz nickname, poszukamy Q, gdzie to jest? Nie widać, no, będzie sporo tego szukania. Jest Q, ok. I teraz tak, numer, jako że jestem duży, będzie też duży, 81, zupełnie niezwiązany z niczym, chociaż miałem na myśli... Denisa Rodmana, on grał w Bullsach z 91 numerem, także 81 może być, leworęczny, rozpiętość skrzydeł trochę sobie zwiększymy, bary też muszą być, bo jednak będę się przepychał pod tym koszem, napisy włączone i gotowi? To startujemy, zaczynamy karierę. There's my guy. Your guy was told by his agent that he was gonna be a late first round, maybe second round draft pick. Your guy's supposed to be in New York with the rest of those chumps. Your guy's about to blow his freaking lid because his dream of being in the NBA is still just a dream. Hey, chill, man. I know this isn't how we wanted it to go down. Believe me. Like I told you, you're my last best hope at the agency. If you wash out, I wash out with you. But I was thinking, maybe this was the best thing that could have happened to you. How you figure that, genius? Better to go undrafted and have a choice than to be picked late by a stacked playoff team where your chances of making the team are about as high as my chances of dating a supermodel, which, despite my contagious charm, are pretty freaking slim. So what's the move, man? This just affects our timing, okay? You just gotta keep working hard and be ready. Injuries, overhyped draft picks. Sooner or later, players are gonna wash out and they are going to call you. You hear me? Yes, I hear you. Good. Remember, Jordan was cut from his high school basketball team and made fools pay for it the rest of his career. Use the draft day slight as motivation. A chip on your shoulder at the beginning of a long journey. And like every journey, this one begins with a single step. So your first step is to keep working hard. And we'll find you a home before you know it. All right, man. I'm believing in you, bro. Make it happen. Undrafted? Basketball has been my life since day one. What am I gonna do now? This can't be the end. Is my dream really dead? Tak jest, zaczynamy. Jason Kubiks, tak się będę nazywał. Miało być to jakieś pospolite amerykańskie imię. John, nie bardzo, Justin, tym bardziej Jason. Może być. Okay.
I know you've been staying in shape, working hard on your game, waiting for your shot. Yeah, so when's that gonna be? Because you told me not getting picked was a good thing. It was. It was. This is America. Freedom of choice and all that good stuff. And that is why I'm here. Now is the time. Teams are able to offer 10-day contracts at this point, and I've been on the phone nonstop. There is some definite interest in you. What's that mean? I get to pick where I want to go? Whoa. It's not that easy, my friend. But there are several teams willing to give you a little tryout, see if it makes sense for them to sign you. Listen, man. First of all, you're not my friend. You're my agent. And second, where's the list? Because I'm ready to play. Keep in mind that these teams have varying levels of interest. If you want the 10-day deal, you're going to have to work a lot harder to impress some of these teams than others. Man, I don't care about that. Where's the list? Okay, here's the list. Let me know where you want to go and I'll make it happen. Jak widzieliście, nie zostałem wybrany w drafcie w tych wszystkich cutscenkach i teraz mam szansę na 10-dniowy kontrakt, a to są drużyny mną zainteresowane. Najbardziej zainteresowani są New Orleans Pelicans, potem Utah Jazz. Utah Jazz odpadają. Bym chciał grać w drużynie, która ma w miarę dobrych rozgrywających. Phoenix Suns, to jest ciekawa opcja. Denver Nuggets, Ty Lawson, to by było ok, 68% zainteresowania. I Toronto Raptors też wyglądają nieźle. Kyle Lowry. To są chyba moi dwaj faworyci. Toronto i Denver. Zobaczymy, jak inne drużyny zainteresowane. Oto już naprawdę musiał zagrać świetnie, żeby u nich się znaleźć. Także wydaje mi się, że na tym stanie. Albo Denver, albo Toronto. Są tam świetni rozgrywający dla centra. Idealni. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać już w kolejnym odcinku. W tym zostawię was na koniec w niepewności. No też nie jest powiedziane, że jak wybiorę na przykład Denver czy Toronto, to w tej drużynie się znajdę, bo jeszcze muszę zagrać na tą ocenę dla tych drużyn C+, w tryoucie. Czy mi się uda? Sprawdźcie w kolejnym odcinku tej serii, na który was serdecznie zapraszam. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Cutscenki już pewnie były wam znane, więc połowę tego filmu przewinęliście, ale i tak dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!